Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zrobiłam pyszne jedzonko. No. Później wam pokażemy. Później wam pokażemy. Stoi. Później wam pokażemy. Oczywiście my żeśmy już próbowali, co nie? No. My żeśmy już próbowali. Jest pyszne. Sobie na kolację zjemy. I jeszcze wam coś pokażemy. A no! Coś przyszło do nas. No. Ktoś był nad morzem. I przysłał nam coś. Tak. Także to na pewno też wam pokażemy. Też wam pokażemy. A teraz ogólnie to jedziemy do Biedronki. Tak. Bo tak. Pytaliście się o ten balsam, tak? To się nazywa balsam? Tak, balsam. Czy balsam? Nie balsam, krem. Krem, o. Co ja? To ten balsamiczny, tak? No. Krem balsamiczny. To o myże ja go kupiłam w Kauflandzie. Ale no, bo widziałam. No, pytacie, no. Tak, ale widziałam, że ludzie mówili, że pisały kobitki, że na ostatnim filmiku, że też widziały w Lidlu, tak? I są różne tylko smaki. Inne, no. Więc ja też z chęcią, jak będę, dzisiaj akurat nie, ale może jutro albo pojutrze podjadę do Lidla i spróbuję tam zobaczyć. Dzisiaj byłam robić brwi i rzęsy. Aha, co to za rząs? Rząs, to już wam kochani mówię. Ja już więcej robić rząs nie będę, bo moje oczy się nie przyzwyczaiły niestety. Także robić ich nie będę. Jedynie co zrobiłam, to poszłam, żeby zafarbować brwi i rzęsy, ale robić już nie będę, chociaż pani stwierdziła, że jeszcze dość dużo mi tych rzęs przyklejonych zostało, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, bo cały czas mnie, mam tak jakbym miała piasek w oczach. I także to jest nie dla mnie. Także to chciałam powiedzieć, bo później zapomnę na temat rzęs. A teraz jedziemy do Biedronki, bo właśnie jak wracałam od kosmetyczki, to zaszłam tam koło nas do tej Biedronki. No. Do tej małej, ale tam nic nie było takiego, co nam pani poleciła z tej Zielona Dolina, tak? No chyba tak. Te, że takie, ja widziałam tylko, to było w lodówkach był tylko karczek, ale takie no mięso, tak? A ja, ta pani coś napisała, że są i parówki i jakieś kiełbaski, co nie? Z bardzo dobrym składem. Tak, że właśnie jest bardzo dobry skład, więc chciałam po prostu wziąć i zobaczyć. I zobaczyć, tak i kupić. Spróbować, bo prawdę mówiąc nie jedliśmy jeszcze, ale no nie idzie wszystkiego zjeść, bo przecież jest tak dużo teraz tego wszystkiego, że chyba za sklep tam pójdzie. Tu? Nie, tam gdzie jest cień. No tu jest cień. No, ale to, dobra. To się nie staje. Po co? To ten za mną sobie tam stanął. No i niech sobie stoi. Patrz, ile tu mamy miejsca. Uchylimy okno. Jest cień. O, jest tylko 20 stopni. No. Słuchajcie, były jakieś. Tak. Kupiliśmy kiełbaski i jedne z serem. No i pokażemy wam później. Tak, bo kupiliśmy. Bo czytałem skład, no powiem wam, że wam przeczytamy skład. Także dwa rodzaje żeśmy kupili. Jeszcze pojedziemy do Dino, może będzie parówki. Tak. My tego nie zjemy od razu, ale chcemy. Będziemy co jakiś czas po paczce na śniadanie testować. No nie tylko na śniadanie, bo mi tak. Ja wolę raczej serek biały na śniadanie. No ja też tak jem. A na kolację zje, czy jakoś. Tak, a powiem wam, że albo na kolację, bo nawet nieraz na obiad. Tak. Idź na mnie. Dobrze. Idzie ci łatwiej. Także wy
wypróbujemy. I tam jeszcze kupiłam takie dwa serki, to wam pokażę. A one co? Nie, coś tam w bagażniku. Aha. A może tu wino zobaczymy? A my, o, patrz. Tak, bo no. W żaganie są trzy. Zapomniałam o tym wino. No, o tym całkiem zapominamy. Tu podjedziemy, zobaczymy. Bo w każdym wino jest praktycznie to samo, bo są w tej samej wielkości. Nie, ten nie jest takiej samej wielkości. To jest chyba najmniejszy. No bo to jeszcze z boku są, nie? Tak, to jest chyba najmniejszy. A tu nie byliście, tam trzeba było postawić. No to ja dobrze, tam postawię. Bo to jest najmniejsze wino. No bo to są też inne sklepy, nie? Tak. Tu nie byliście. O, i tu sobie postawię. To sobie z boczku postawimy i już. Nie ma. Nie, to także już tam nie jedzie. Tutaj już nie ma. Jeszcze podobno w netto są, ale to nie dzisiaj, już mi się nie chce. W netto pojedziemy jutro, bo pojutrze, bo pojedziemy od razu do Lidla zobaczyć te... Do Action. Po co do Action? Za deską. A no, a tam nie będzie. Nie? Ja podejrzewam, że to, co chcę sobie kupić, taką deskę, to ona będzie w tym, a tak tylko przez internet. No tu nie będę jechać na wprost. No nie, bo to tu dzisiaj może, a nie, tu nie, tam dalej. No. Bo światła już nie działają, więc ja nie wyjadę później tutaj. No i nie było tych nic więcej. Ale w domu pokażemy wam. O, jak dużo będziemy wam pokazywać w domu. Becia będzie wam pokazywać. Tak, Becia. Czemu ty zawsze Becia będzie pokazywać? No Becia lubi pokazywać. Becia była mała, też pokazywała. A ty jesteś głupi, ja pierniczę. Ty głupotę opowiadasz. No, bo Jezu. To takie skrzywanie chore jest. Tak, jeszcze ci ktoś i uwierzy w twoje głupie słowa. No. Majcia sobie pochodziła. Tak. No. Becią ja poszedłem zobaczyć i się widzimy w domu, bo zaraz na tą kostkę wjeżdżamy. Co nie? No. No i witajcie w domu. Tak. O, dostaliśmy od Grażynki. No. I zaraz wam pokażemy, co jest w środku. Przesyłka od Grażynki, która tak. była nad morzem. Tak, która oczywiście napisała, że pozwala pokazać. Była w Mielnie. Słuchajcie, to jest oczywiście dla nas kartka, bardzo, ale to bardzo Grażynce dziękujemy, tak, witajcie Beci i Arturze, tak, Grażynka. Ale jak ładnie pisze, nie? Tak, bardzo ładny masz ten, jak to się nazywa, charakter pisma, ja to piszę, ja się przyznaję od razu, słuchajcie, ja piszę jak kura pazurem. Ja nieraz sama po sobie nie potrafię się doczytać. No. Witajcie Becie i Arturze, Majunia, Bartuś. Także ja, twoje pismo mi się bardzo podoba, ja bym tak chciała pisać, ale ja niestety, to nie jest moja mocna strona. Oczywiście kartka z bursztynami, kiedyś nam też ktoś wysłał, tylko że to pękło, a Grażynka wysłała inną kopertą i jeszcze było coś w środku i dlatego nie pękło, także bardzo, bardzo dziękujemy. No i oczywiście koperta była uszkodzona, nie? No. Koperta była uszkodzona, dziurę miała. Cicho, z tyłu. Cicho. Tu będę ten. No to zaraz powiesi. Tak, zaraz powieszę oczywiście na naszą lodówkę. Grażynko, kartkę. Magnesem przypniesz. Nie, ja mam, kupiłam to takie te. Takie do przyklejania. Oczywiście magnes z Mielna. Bardzo dziękujemy. Następny magnes. O, my byliśmy w Mielnie? Chyba tak, już nie pamiętam. Jeżeli byliśmy, to by... Słuchajcie, jeżeli... Dobra, wędruję tu. Jeżeli byliśmy, to byliśmy bardzo dawno. Gdzie ja ten magnes... No gdzieś tu na razie dam. My po ślubie żeśmy jeździli, tak. Zaraz po ślubie. Jeździliśmy na jeden dzień w każdej miejscowości, na dwa dni. No. Słuchajcie, bardzo fajne, jeszcze Grażynka nam coś przysłała. Słuchajcie, to jest jeden grosz.
Na szczęście w podkowie, a pod spodem jest jeszcze czterolistna koniczynka. Także wszystko razem. Grosz, podkowa i czterolistna koniczynka. Ja to też będę się starała jakoś na... nie wiem, czy czasami to w portfelu nie będę nosić. W moim. Tak, już w twoim portfelu. Ja chyba sobie to wsadzę, wiecie co? No, bo to do portfela się wsadzę. Tak, do portfelika. Właśnie na szczęście, żeby mi się pieniążki rozmnażały. Tak, ja to tak zrobię, Grażynko. Do wsadzę dla ciebie. Patrz, na dokumenty od wędkarza. Dokumenty wędkarza. No, ma dokumenty. No, dla wędkarza. Dla wędkarza. Będziesz mógł tu swoje te... swoje karty. Nie, to dokumenty wsadzę. Tak? No, gdzie kartę? Dobra, także bardzo dziękujemy. No i oczywiście co? Dla Bartusia i dla Majuni. No. Dla tej Fruzi, o. Dla Fruzia, tej Fruzi. Dziękujesz? Zobacz, co dostałaś. Zobacz, jakie dostałaś. No. Widziałaś? Nie. Widziałaś, jakie dostałaś? Ty już to tak, ty już to w ząbki, tak? Nie, bo dziurę zrobisz. Nie, bo dziurę zrobisz. Tam masz na razie. Później dostaniesz. Zobaczcie, to ma całą miskę. O kur... Zaraz ci pani da. Zaraz. No. I tu dla Bartusia. No. Bartuś jest w pokoju i śpi. Także Grażynko, bardzo dziękujemy i dziękujemy za przede wszystkim za... Bartuś się modli. Bartuś... myślałam, że Bartuś śpi, a... Bartuś się modli przed Dobra, kuchetą. Musimy jej dać. Tak, no dobra. Musimy jej dać, bo przecież... przecież dostanie zaraz ten. Ona. Wariacji. Dobrze, już ci daję. Już. O, patrzcie, kto przychodzi też. Proszę. Frodzio przyszedł. No. A, smakuje. Smakuje. No bo słuchaj, Pedryk i Paweł jej zawsze smakowało, chociaż... Tobie też? Spróbujemy dać? Chodź, chodź. Nie krzycz. Jak mówię cicho, to mówisz... Ale nie krzycz. Ja nie krzyczę, ja mam taki głos. A. Zobaczymy, chodź. Chodź, tobie też, zobacz. Ciocia Grażyna ci przysłała. Wiesz, jakie przysłała ci dobroci? Czekaj, bo nie mogę, muszę to ten nożyczki wziąć. Wiesz, jakie dobroci ci ciocia Grażyna przysłała? Ojej! Teraz wyjdzie, że mi jeść nie dajemy. Ma drugą miskę pełną. Nie wiem, bo powiem ci, Grażynko, że takiej karmy ja mu nie kupowałam, tej. Więc nie wiem, czy on będzie chciał jeść, bo on to jest taka wybredna małpa. Ale może sosik? No zobaczymy. Je. Je? No sosik to on na pewno wylizze, bo to on jest specjalista od wylizywania sosików, galaretek. Także to jest taki specjalista mały. Dobra. I teraz tak, byliśmy w Biedronce, tak jak mówisz, kupiłam taki żwirek kukurydziany. Także to jest druga moja, bo tamten pokazywałam na innych zakupach. Mhm. Ale chciałam jeszcze wypróbować ten kukurydziany. On kosztował, już wam mówię, tu mi się zdaje, że 20 zł. Już wam mówię, żwirek, tak, 20 zł. Kupiłam chleb żytni, mi ten z Biedronki żytni najbardziej smakuje i ten chleb był, już wam mówię, mięso, żołądki, gdzie jest chleb? Chleb żytni, 3,85. Wzięłam dwa takie serki. My żeśmy ich jeszcze nie... Lekki, zero tłuszczu, serek wiejski z naturalnym seskyrem. I taki serek kremowy, Almete. I te serki były po 2,50. Tylko, że one są troszkę mniejsze, bo tu jest 150 gram, a tamte kupujemy, to tam jest 200 gram. Ale spróbujemy. Ja bardzo właśnie tak mówię na śniadanie. Kupiliśmy właśnie te kiełbaski. Co nie? Dolina Dobra z cheddar były tylko i śniadaniowe takie były. I tu faktycznie ty żeś czytał skład? No to odwróć. Co nie? Bo ja nie mam okularów. I już wam mówię skład. Mięso wieprzowe, ser cheddar, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, susz z owoców aroni. Dawaj drugie. A po co to aronia? Nie wiem. A tu jest tak samo. Mięso wieprzowe 100%,
100 gram mięsa, sól, przyprawy, ekstrakt przypraw, susz z aceroli, nie zaroni. Malutkie te literki takie, że aceroli, acerola jest bardzo bogata w witaminę C. Aha. Także patrzcie, są. No. Ja wiem, po co z aronina, ale... Są jednak dobre parówki tak, i kiełbaski. Ale jedna i druga, jedna paczka kosztuje 9 zł. No, tylko drogie. Także drogie, słuchajcie, 20 deko 9 zł. Ale skład. No tylko no, właśnie skład. No spróbujemy, takie i takie. 45 zł kilogram. Kupiłam jeszcze coś, co już dzisiaj zaraz pokażę wam, co już zużyłam. Mini burgery, hamburgery, burgery. I one kosztowały, już wam mówię, gdzie one są, patrz, 6,81. Do tego kawa, bo była tak, jak weźmiesz dwie, to trzecia gratis. 15 zł. 15, sztuka. Tak, 15 zł sztuka. No ale trzecia jest za darmo. Tak. 14,99. Więc za te dwie zapłaciliśmy, za te trzy zapłaciliśmy 20 zł. 30. No ale za trzy te. Opakowanie. Czyli 10 zł paczka wyszła. Tak. Wzięłam tu dla Mai takie ostatnie mięso z nogi z kurczaka. Dałam za to 4,29 zł. I do tego jej jeszcze dam żołądki za 3,88. Mhm. Po 10 zł żołądki. A to mięso z kurczaka było po 16 zł. To wziąłam. Wzięłam dla nas taki jeden trójkąt, żeberka wieprzowe, trójkąt, ale były tak piękne, co nie? Samo mięsko. Mhm. Naprawdę, samo mięso, bez tłuszczu, bez niczego. Będzie jakaś zupka na pewno na tych żeberkach. I wzięłam jeden makaron, bo sobie wzięłam kubeczek tego swojego wywaru, co robiłam kolegowego i ja sobie jutro zjem na obiad ten... Patrzę, gdzie jest ten makaron. Mini. Makaron 3,15. Mhm. 25 deko makaronu 3,15. I to, przecież to jeszcze nie wszystko. Już chciałam się żegnać, a przecież to jeszcze nie wszystko. I najpierw to weź ty też. To jeszcze nie wszystko. Czekaj, ten żwirek wezmę. Zobaczymy, jaki on będzie. Tak. To zaraz pójdzie do lodówki. I już wam pokazuję. Co zrobiłam z tymi? To, co jest na przepisie. Powiem wam, jakie wyszły, bo nam zostało 6, bo dwa po jednym żeśmy już zjedli. Mm-hmm. Powiem wam, że wyszły pyszne. Takie świetne i to jest takie na 3-4 gryzy. Pokażę wam, jak wyglądają w środku może. Ale pyszne i polecam. Bardzo łatwo je mi się zrobiło. Bardzo łatwo. Naprawdę. U Beci na kanale jest film. Tak. Jak je zrobić? Patrzcie, ile mięsa. Tu wcale nie trzeba podwójne. No jest takie siwawe, dlatego że jest to jest czysta wołowina. Tu nic nie ma więcej, tylko sama wołowinka. Pyszne. My sobie dzisiaj podgrzejemy jeszcze w mikrofali troszkę. Troszkę więcej majonezu takiego z czosnkiem, bo my lubimy. I będziemy mieli kolacyjkę. Także bardzo polecam, bo naprawdę wyszły pyszne do tego stopnia właśnie, że kupiłam jeszcze raz. Na kiedyś, tak? Tak, na kiedyś, bo w Biedronce właśnie są takie mini burgery i słuchajcie, zrobić, tu jest 8 sztuk, zrobić dla dzieci. No już to ci jedna pani napisała, że zrobi dzieciom takie tak, same. W takie bo malutkie, no. Boże, będą w niebo wzięte. Ale w Biedronce są takie, są no. Trochę większe i duże, są trzy rodzaje. Ale my żeśmy doszli do wniosku, że po co tyle bułki? Po co mam tyle bułki? Jak można jeść sałatkę z mięskiem. Tak, więc uważam, że dla nas też takie właśnie mini burgery. Wtedy mało mi podniesie cukru, bo jest malutka ta. Patrzcie, jak chapie. A słychać, jak blaska. No. No wyjdzie teraz, że go nie karmimy. No. A Majcia też, patrzcie, pusta. No, Majcia zjadła. Tu ma drugą konserwkę, ale ona ją zje, odpocznie tak. I... Także naprawdę fajna opcja dla dzieci. I dla dorosłych też, żeby nie po prostu nie napadć się bułką.
Po co bułki się napychać, tak, nie? Jak można zjeść właśnie warzywa, do tego wołowiny kawałek podsmażonej, fajnie. No. Także żegnamy się z Wami. Żegnamy się, kochani. I życzymy Wam udanego dnia i udanych jeszcze wakacji, bo jeszcze trochę zostało. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Maja, pożegnaj się. Ładnie się pożegnaj. Ładnie. Ładnie. No. Widzicie, jak ona nas kocha? Kurde, moja ty grubaśko ty. Grubaśko ty.